z nami Bartek Domalik przed, no trudno powiedzieć, najważniejszą walką w życiu, ale na pewno najważniejszą walką w Grodzie. Tak, cześć, witam wszystkich. Tak, myślę, że no zdecydowanie najważniejsza i najciekawsza dla kibiców, także zapraszam do oglądania jutro. No właśnie, nie jest tajemnicą, że jesteście kumplami, że chcieliście tego finału, na każdej gali tutaj sobie piątki zbijacie. I tak się zastanawiałem właśnie, czy te złe emocje, które trzeba będzie zbudować, żeby przyłożyć mocno, będziecie budować już dzisiaj czy jutro, ale wiedziałem, że ty już dzisiaj taką miałeś energię do bitki. Znaczy nie, no myślę, że nie będziemy jakichś tu budować negatywnych emocji, po prostu wejdziemy do ringu i zrobimy swoją robotę, bo to jest nasza praca, wejdziemy, będziemy się bili i wygra lepszy. No ale chyba łatwiej ci wyjść do kogoś, z kim się nie kumplujesz, prawda? A tutaj jednak ta motywacja musi być troszkę inna. No tak, no wiadomo, że najlepiej jeszcze, żeby to był zawodnik z zagranicy, to do takich zawodników wychodzi się zdecydowanie łatwiej. No ale tak jak mówię, to jest nasza praca i musimy po prostu wejść do ringu i się bić. W ringu oba jesteście mniej więcej porówno, w tych materiałach medialnych Mateusz sobie pozwala na ciupkę więcej niż ty. On tam cię zaczepiał, że w czwartej rundzie będzie po wszystkim. Jak ty sobie wyobrażasz ten pojedynek? Poczekajmy do jutra, zobaczymy jak to się zakończy i w której rundzie. Widzę, że te wszystkie górale do wywiadów są takie konsekwentnie trudne. Znaczy ja nie jestem od gadania, ja jestem od roboty w ringu, więc no nie będę tutaj opowiadał jakichś tam moich teorii, bo tak naprawdę nikt nie wie jak długo będzie trwała ta walka. Ja na pewno mogę powiedzieć, że jestem przygotowany jakby na wszystko w ringu, no i że wyjdę z niej zwycięsko. No to cię podpuszczę tak jak Mateusza podpuściłem. Uważasz, że pojedynek wyjdzie do piątej rundy? No nie podpuścisz mnie, bo ja ci mówiłem przed chwileczką, że jakby no nie skupiam się na tym, ile będzie trwała ta walka. Jestem gotowy na wszystko i poczekajmy do jutra. A to nawet nie chodziło mi o to. Chodzi mi o to, czy wydaje ci się, że ta walka powinna tyle potrwać, tak jakbyś taktycznie sobie to oceniał. Znaczy, jeśli wiesz, no patrząc na to, że jest dwóch niepokonanych zawodników, no to każdy z boku może pomyśleć, że może tyle trwać, ale jak będzie to, no to ciężkie pytanie, no to nie jest tak łatwo, wiesz, odpowiedzieć, no gdybać można zawsze wiele, a później okazuje się zupełnie coś innego. Mateusz powtarza też często o tym, że ta twoja walka z Gołtem i jego z Wasylem dużo sobie nawzajem pokazaliście. Co widziałeś w tej walce z Wasylem, co ewentualnie mógłbyś wykorzystać? No zostawię to na jutro dla siebie. Czyli lewy prosty, lewy sierp. Zobaczymy. Dzięki bardzo i dajcie dobrą walkę. Dzięki. Korzystając z okazji chciałem tutaj podziękować moim partnerom biznesowym, firmie Hubun.pl, Maraton Tartak, Trackpol, Total Estate Concept, Econ Floor i Markam. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.